Partnerem odcinka jest Sky Showtime przy okazji premiery Mission Impossible: Dead Reckoning, czyli kolejnej części kultowego kina akcji z Tomem Cruisem w roli głównej. Dead Reckoning trzyma w napięciu od pierwszej minuty, ale ten film to znacznie więcej niż pościgi i efektowne eksplozje. Fabuła jest oczywiście pełna zawiłych wątków i niespodziewanych zwrotów akcji, które z pewnością zaskoczą nawet najbardziej zagorzałych fanów serii, ale to również fascynująca opowieść o ludzkich wartościach i wyborach. Film stawia pytania o lojalność, poświęcenie i granice, jakie jesteśmy gotowi przekroczyć, aby chronić to, co dla nas najważniejsze. Szczegółów nie zdradzam, bo sama lubię dać się zaskoczyć, ale możecie spodziewać się świetnej obsady i jakościowej rozrywki. Film jest dostępny wyłącznie w serwisie Sky Showtime. Możecie tam obejrzeć wszystkie części mysznym sposobem. Dziękuję Sky Showtime za objęcie patronatu nad odcinkiem, a Was zapraszam do obejrzenia filmu Mission Impossible Dead Reckoning. Szczegóły w opisie odcinka. Słuchacie serii Na dwa głosy, czyli rozmów o życiu w podcaście Karoliny Sobańskiej. Oddaję tutaj stery nad rozmową i siadam do dialogu z różnymi rozmówcami o relacjach, marzeniach, przyjemności czy wartościach. Podcast jest dostępny na wszystkich platformach streamingowych, a na YouTubie i Spotify dostaniecie go w wersji wideo. Ja jednak y, jestem osobą, która się nudzi czasami, mm -hmm. więc ja nie mogę ja mieć pięciu dobre. rytuałów, które będę stosowała przez całe życie, bo jak to śmieje się ze mnie mój partner, czasami patrzy na mnie takim, tak i jo wita. Would you like to try something new? I wie, jaka będzie odpowiedź. <laughs> tak, bo on wie, że raz na jakiś czas muszę rostu nowego. I przez to, że ciągle się coś dzieje w tym światku, chociażby w tym tak zwanym dobrostanowym, to możesz na sobie, test, na sobie testować. Też jest tak, że nagle pojawiają się, teraz jest ostatnio jakaś tam, na, a to jest nagonka trochę na profesora Hubermana, mm -hmm. bo tam... Raz on mówi z sensem, a raz całkowicie bez. Okej, okay, ale główne zarzuty są w jakich y, kwestiach? Wiesz co, w różnych obszarach jego wiedzy medycznej. Okay. Takiej, że on czasami po prostu, ponieważ mu jest wygodniej obronić jakąś tezę, o której akurat opowiada, to gdzieś tam skręca. Eee, i, ale też na przykład glukozowa rewolucja też się gdzieś tam doczekała jakichś ocen. Wiadomo, no, też z jednej strony ogrzewamy się przy tych sławnych, a z drugiej strony rzeczywiście tak jest, no, nie, nie jest tak, że ktoś idealnie w punkt wszystko robi, ale też... Różne rzeczy działają czasami na różne osoby, bo Często ja rozumiem, że widzę u kogoś badania naukowe, nawet takie dosyć porządne, na dosyć dużej grupie, które pokazują, że e, traktowanie się zimną wodą nie ma żadnego wpływu na, mój na, na twój organizm, podczas gdy ja, mając jednoosobową obserwację na moim własnym organizmie od lat, wiem doskonale, że ma to bardzo duży wpływ na mój organizm. Mm -hmm. Cóż z tym zrobimy? Nic, będę to dalej kontynuować. I tak samo z glukozową rewolucją. Rozmawiałyśmy o tym. Dla mnie y, ocet jabłkowy rano y, na czczo działa. Mm -hmm. Ja widzę to, że mam lepsze tak. trawienie, widzę, że mam bardziej płaski brzuch, widzę, że czuję się lepiej po jedzeniu y, i wiem, że jak y, zacznę jedzenie od warzyw, też się lepiej czuję. Większości innych rzeczy nie biorę stamtąd, bo na przykład, to na przykład nie widzę zupełnie żadnej zmiany, albo wręcz tak średnio. Tak, i z drugiej strony są osoby, dla których picie octu na czczo jest zbyt... Y, in, czy nie inwazyjne. Inwazyjne, nawet no. inwazyjne i bardzo podrażnia im y, żłądek i totalnie czują, że to nie jest dla nich. Więc myślę, że to jest mega ważne, żeby testować na sobie, ale właśnie miałam się zapytać, czy uważasz, że istnieje, czy w ogóle, czy ktokolwiek uważa, że istnieje, jest obiektywna prawda naukowa, po pierwsze, w obliczu tego, że mamy badania i wyniki badań, które mogą potwierdzić praktycznie każdą tezę, więc oczywiście A. tu mamy ten element weryfikacji, kto tak. to zrobił, co i jak, ale też ludzie są tak różnorodni, że nie jesteśmy w stanie stworzyć takiej grupy, która będzie idealna i będzie zawsze dla wszystkich uniwersalna i nawet właśnie ostatnio miałam taką rozmowę na propos tego jak ym, rozpoznać czy jakiś ekspert jest wiarygodny yy, i w sytuacji kiedy powołuje się na naukę, a nie na jakieś herezje, to to wtedy yy, jest wiesz jest stempel yy, prawdy. A ja sobie myślę, i na koniec dnia to nadal na pewną grupę ludzi może nie zadziałać i może nam zaszkodzić, okay. jak tego nie sprawdzimy bez tej samoświadomości samoobserwacji. To co nam po tym, że są dowody naukowe? No dokładnie, Wiesz to jest też kilka innych Takich płaszczyzn, przez które na to patrzymy. To jest, jest płaszczyzna wartości. Jeśli coś nie jest zgodne z Twoimi wartościami, to na pewno to na Ciebie nie zadziała, bo jest cała ta warstwa mindsetowa, taka, że jeżeli w coś z gruntu nie wierzysz, to nie ma szansy to na Ciebie zadziałać. No chyba, że jest to antybiotyk. Bo mm. możesz wierzyć. Nie? Przykład, mm. nie wiem, jest bardzo duży trend. Jak już wchodzimy w tematy wellnessowe, trend mm -hmm. wellnessowy na Karnivor i wszystkie możliwe jakieś właśnie mięsne tak. eliksiry. Tak. Czy po prostu wiesz, podroby w proszku, z których robisz sobie smoothie i na mm -hmm. poziomie wartości dla ogromnej grupy ludzi, to z założenia, niezależnie od tego, jakie będą wyniki nie badań, ma nie, opcji, nie ma opcji, żeby. była zrobiła z podrobą. No. <laughs> Nawet jakby nie było czuć smaku? No, 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 no. 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 Ale nie. świadomości, bo mówiłaś, że wartości Świadomość. to jest ta płaszczyzna. Tak, więc płaszczyzna wartości też jest istotna. Czyli jeżeli gdzieś czujesz, że ten ktoś ma podobne wartości do ciebie, chociażby właśnie, w, w, wiesz, wychodzi z jakichś naturalnych, tak w moim przypadku, z naturalnych koncepcji, z jakiegoś tam wegetarianizmu, dbałości, szacunku i tak dalej, no to pewnie to jest coś, co szybciej uwierzy. Ja bardzo, nie wiem, lubię tych różnych amerykańskich, amerykańskich biohackerów bio nawet, bo ja też wierzę w to, że niekoniecznie trzeba być naukowcem z krwi kościoła, mhm. że się Odważasz testować całe życie coś na sobie, to jakby też masz pewną wiedzę na ten temat, tak? ale yy, yy, wierzę im. Natomiast jeżeli to są tacy właśnie skrajni, Joe Rogan, który wiesz, mając 53 czy 4 lata, wygląda rewelacyjnie. patrzysz no, na mężczyzn w Polsce, jak oni wyglądają, to jakby nikt, praktycznie 99% nie ma nawet ćwierć lotu do Joe Rogana, ale on po prostu non-stop na swoim Instagramie pokazuje tony mięsa. Mięsa jedzone, nie? Więc, więc pewnie to nie jest do końca mój klimat, ale, ale to, i to jest jakaś tam warstwa ważna. Ale właśnie też jest taka warstwa y, tego, że mm, my jesteśmy, w, że w różnym wieku potrzebujemy różnych rzeczy. Więc pewnie jest tak, że dzisiaj dla mnie. Y, 22-letnia biohackerka nie będzie tak przemawiała, bo ona sama w sobie nie ma tych doświadczeń, które, które ja już mam ze swoim organizmem i, i wyzwań i potrzeb, które potrzebuje zaadresować. Ona może nawet tego nie rozumieć jeszcze. Nie? Może mieć nieco inne, inne, inne wyzwania swoje. I jak będzie testowała coś na sobie, to pewnie nie będzie to dla mnie wiarygodne, tak? Więc jakby wiek to też jest. Dzisiaj mamy też rozgraniczenie płciowe, tak? Mężczyznom trochę co innego jest potrzebne, kobietom trochę co innego jest potrzebne. I na przykład coraz więcej sprzedaje się też właśnie biohack like a woman, co robi hmm. Agi na przykład, tak? Polka mieszkająca w Los Angeles, która ma tam ponad milion obserwujących e, dziewczyna, która właśnie a totalnie się zajmują biohackingiem kobiecym i na przykład odnosi to na przykład do cyklu menstruacyjnego, mm. gdzie w takim biohackingu, bio który do tej pory był bardzo męski, zupełnie tego nie było. Tak, I to jest też akurat smutny aspekt badań naukowych, że wiele z nich jest przeprowadzanych na mężczyznach i potem tak. się okazuje, że na tak. przykład post przerywany w takiej formie jest świetny, tylko że biorąc pod uwagę cykl kobiecy i naszą gospodarkę hormonalną, tak. dla wielu z nas... Może rozwalać. Na przykład ja jestem taką osobą, mm. która jedząc, wiele godzin po przebudzeniu. Ja się czułam tragicznie, jak mm -hmm. testowałam mm -hmm. przerywany w tej formie, tylko tak. wiesz, o 11-12. Mm -hmm. Jakby ja wiem, też robiąc badania i ja rozmawiałam z różnymi swoimi gdzieś tam, wiesz, specjalistami, że jeżeli ja nie zjem w przeciągu maksymalnie dwóch godzin po wstaniu, mm -hmm. ja jestem... Rozregulowana, rozedrgana, zdenerwowana, mój mózg nie pracuje. I nawet małe śniadanie, kiedy to jest wczesna pora, ono jest w stanie, nie wiesz, po prostu wprowadzić w taki stan mobilizacji i gotowości do reszty dnia, no bo znowu to jest testowane. Ale też powiedziałaś fajną rzecz, że niby ty lubisz urozmaicenie, lubisz testować i te rytuały z tobą może nie zostają, bo hmm. chcesz mieć coś nowego, ale w kontekście właśnie tej naszej cykliczności, rozwoju, yy, czy dorastania, czy starzenia, no to. To jest ważne, żeby to po prostu sobie sprawdzać. Czy to, co działało do tej pory, działa na mnie nadal. Dla niektórych tak. to jest ta ciekawość i, i ta nuda, o której mm -hmm, powiedziałaś, a nuda mm -hmm. jest też ogólnie świetna i myślę, że warto sobie, warto sobie dodawać nowe rzeczy, próbować i zmieniać. Też dla mózgu jest to fajna gimnastyka. Dokładnie. Ale to też może się okazać, że niektóre praktyki już na, nie funkcjonują w danym, nie, o danej porze roku, czy właśnie na danym etapie tak, życia. Tak, dokładnie. Pory roku. Um, um, szerokość geograficzna, trochę co innego. I ja mam znowu ten, ten, to, to wyzwanie z porami dnia, tak? bo ja najlepiej się rzeczywiście czuję, jak uh, jem ostatni posiłek o 18, jak kładę się spać o 22:30 i wstaję 5:00, 5:30, się wtedy najlepiej czuję. I to jest rewelacja. Natomiast, właśnie z moim partnerem, który jest południowcem, kompletnie nie możemy się jakoś tutaj spotkać, bo mm -hmm. on najchętniej zaczyna, jak myśleć o jedzeniu o 21:00. I chodzi spać o pierwszej w nocy, ale między 15 a 17 śpi. Tak? I, I tak i, od dziecka pewnie. I, tak, i ma tak od dziecka, i on w tym świetnie funkcjonuje. I to nie jest tak, że on teraz mi uwierzy, jak ja pewnie, nie, staro, robisz od, od urodzenia wszystko źle, bo w ogóle nie powinno tak być, bo prawdopodobnie ta formuła, którą mają wszyscy południowcy, też działa. Tak, bo oni całe życie jedzą o dziewiątej posiłek najwcześniej. Tak, i właśnie dlatego to, ale, A ja po prostu umieram wtedy. Ale dlatego te ujednolicenia są bez sensu. To jest tak. nawet tak samo jak z strefami długowieczności, o których mówimy przy każdej okazji, kiedy się spotykamy tak, i tak, nagrywamy no i nie to, tylko. Tak. To też jest tak, że my nie możemy tego brać jeden do jednego, Dokładnie. bo te miejsca są w jakimś dużym uogólnieniu. Mhm. Mimo wszystko całkiem podobne. Tak. A w sytuacji, w której my. I mówi się o tym teraz dużo, tak, że jeżeli wychowaliśmy się w jak. Jakiejś szerokości, ale też w jakimś klimacie, mhm. jakiejś konkretnej cykliczności w porach roku, temperaturach i tak dalej, to my to mamy trochę zakodowane, mhm. że nasze ciało, kiedy przychodzi. Ja tak miałam na przykład w zeszłym roku, jak przyszła w cudzysłowie jesień mhm. i było prawie 30 stopni. Ja się czułam dziwnie, mimo że kocham lato, kocham słońce tak. i część mnie była przeszczęśliwa, ale moje ciało miałam wrażenie, że ono jest w takim trybie. Okej, okay, czy ty nagle by jechałaś na wakacje? Jakby co tak, się dzieje? Tak. W sumie to chcesz się położyć, ale idziesz na balkon się opalać, no bo przecież jest lato, ale nie masz mm -hmm, siły. Tak. I myślę, że my właśnie o tym też zapominamy. I w tej sytuacji jakby, czy ty masz prawo powiedzieć właśnie południowcom, że rozwalacie sobie rytm dobowy tak. i wasze, wasze trawienie jest gorsze, wasz cenie jest gorsze, bo się najedliście na noc? No są no, kolacje jemy o różnych porach, se, towarzyszymy. <laughs> ja jem, a on nie je, potem on jem, a ja nie jem. No, to też jest ok. Albo, wiesz, takie rzeczy, mm, jak e, my mamy cztery pory roku w Polsce, więc mamy coś takiego, przesilenie jesienne i przesilenie wiosenne i organizm to czuje. I tutaj jeden exclaimer jak dosyć dbamy o swój organizm, to my potrafimy sami wyczuć. Ale jak o niego nie dbamy, to mm. nie mówmy, że potrafimy wyczuć. Bo jeżeli ktoś żłopie kole, jak jest y, zmęczony, y, to przed snem pije sobie piwko. <laughs> I, I robi całą masę takich różnych rzeczy, które są powiedzmy, spontanicznym traktowaniem swojego organizmu, to nie może mieć może tego wyczucia. To u, bardzo uroczo. <laughs> to nie może mieć tego wyczucia. Ale jeżeli relatywnie o siebie dbamy, dlatego tutaj trochę, wiesz co, podbijam do tego, jak często zmieniam rytuały i nie zmieniam. Ja nie zmieniam wszystkiego co trzy mm. miesiące. Ja na przykład, nie wiem, kąpiele zimne robię praktycznie zawsze. E, nie wiem, szczotkowanie ciała, które mi też pasuje, bo jest też szybkie. Ja mam dosyć... Też, y, nie, nie potrafię w rytuały, które są... Wymagają dużo czasu, nie? bo jednak i, i ja muszę. Mówisz moim językiem. Po 15 minutach wyjść z łazienki, <noise> tak. zwłaszcza, że mam w domu nastolatkę, które okupują w każdym dowolnym momencie, i moje wbicie się do łazienki, niestety, nie wiedziałam tego wcześniej, mamy bardzo spory dom ale jedną wspólną łazienkę to jest wielki błąd to muszę mieć szybkie rytuały Słuchaj, u mnie w domu rodzinnym dygresja była łazienka na każdym piętrze były trzy poziomy i to mhm. było genialne wydawało nam się jak Jej, się prowadzamy że jest to bez sensu jest to absurd zawsze któraś była zajęta ba ta czwarta osoba za każdym razem szukała łazienki, wszystkie trzy były zajęte. Tak, i to jest właśnie taki hint mały. Miejmy kilka łazienek, zwłaszcza jak mamy nastolatki w domu. Albo, albo będą się kiedyś pojawiały. I ja więc moje rytuały są szybkie, ale mam też stałe, bo nie można rozregulować organizmu, bo wtedy nie wiesz co działa. Ja sobie kiedyś e, parę razy zrobiłam taką akcję. Kupiłam sobie taką książkę zresztą rewelacyjną, którą bardzo polecam, Biomłodość. Mm -hmm. Zobaczyłam autorkę, sprawdziłam ile ma lat, zobaczyłam jak wygląda, pomyślałam sobie ta dziewczyna wie o czym mówi. I tam jest cała masa właśnie fajnych, mądrych suplementów i rzeczy. I oczywiście znowu, trzeba sobie troszkę na sobie potestować. Jedne rzeczy chciałam, drugie nie. Ale ja się bardzo zajarałam tą książką. I w związku z czym wziąłem wszystkie rozdziały, które mnie interesowały i zakupiłam wszystkie te rzeczy przez internet i natychmiast oh wow. przyswoiłam je wszystkie naraz. I wdrożyłaś te wszystkie nawyki? Zajebistego uczulenia dostałam na całym ciele po tygodniu. Bo tak, tak, tak. Bo oczywiście można ze wszystkim przesadzić. Nie? Mm -hmm. Kiedyś też zaczęłam, jak pamiętam, byłam na urlopie macierzyńskim, trochę się... Musiałam coś zrobić z czasem. <grym> Czytałam dużo książek, ale ja go taka fenomenalnie spała, więc miałam dużo czasu, nagle, wiesz, takiego korporacyjnego życia, gdzie biegasz jak ten chomik i odkryłam właśnie dbanie o siebie, więc taką stronę, jakąś internetową kobiecą znalazłam wówczas, to powiedzieć 14 lat temu. I one sobie przepisywały, tak, a to jest świetne, a tu składniki. Więc ja po prostu zamówiłam tu znowu wszystko i namazałam się tym naraz. I zeszła mi cała skóra z twarzy takiej jakiejś takiej ogromnej ilości. Nagle dostałam takiego rumienia pełnego. Po miesiącu czy półtora to wyglądało naprawdę dobrze, ale była to duża kara po drodze. Więc nie można tego wszystkiego robić razem. razem. Ale to jest ważne, wa wa ważny podpunkt tutaj, że tak to często bywa, jak robimy kosmetyki np. w domu albo używamy naturalnych składników. Trzeba sprawdzić, czy nie jesteśmy na nie po prostu uczuleni, bo one są fajne, ale też są bardzo alergogenne. O. A też nie wiem, jak Ty masz, ale Ty też się dużo badasz, że jednak polecamy Wiedzmy. diagnozę. Tak, tak. Polecamy zobaczyć coś w naszym organizmie, bo jeżeli. Bo to nie jest tak, że nagle teraz jest modny suplement jakiś, nie wiem, energii albo coś tam, to trzeba to brać. Albo wszyscy biorą lizynę <grym> na przykład, nie? Tak, i w, i w ogóle wszyscy też jest ciekawym konceptem. Tak, <grym> tak więc więc ja, więc ja so, sobie daję taką zawsze poradę, żeby najpierw zminimalizować, jakoś tak się wy, wybalansować yy, i potem spróbować jednej rzeczy, dać sobie chwilę, żeby zobaczyć, czy to działa, bo. To jest tak jak nawet z działaniem czy kosmetyków, czy jakichś suplementów, czy jakiegoś, jakiegoś rodzaju diety. Trzeba dać miesiąc organizmowi, żeby zobaczyć efekt. To nie jest tak, że pojutrze będę 3 kg mniejsza, nie? I, i, I dopiero potem sobie wnioskować: czy to jest dla mnie, albo to nie jest dla mnie, nie? Czasami można spróbować drugi raz, też właśnie brać pod uwagę po roku. Ja sobie zrobiłam w tym roku taką jazdę, że ale rzeczywiście się jakoś średnio czułam w zimie, czułam, że potrzebuję detoksu mm -hmm. i zrobiłam sobie detoks, z, akurat wtedy, kiedy się zrobiło minus 15. <laughs> zaczęłam Ryzykowny go moment. i zrobiło się, <laughs> będzie w tym momencie jednym była taka totalnie zimno, takie totalne zimno, no ale to sobie zmodyfikowałam to pod tym kątem, że nie zrobiłam sobie głodówki czterodniowej, no bo jednak skądś to paliwo musisz mieć, więc zrobiłam sobie na ciepłych zupach warzywnych, mm -hmm. nie? Więc jeden, był ten efekt głodówkowy, fajny, organizm się dość dobrze oczyścił, ale nie zrobiłam sobie takiej jazdy, żeby mieć potem zapalenie płuc. Za tak, chwilę. ale też wiesz, to wymaga pewnego rodzaju już samoświadomości i też tego, że pewnie przechodziłaś tego typu detoksy, masz sporą wiedzę, więc wydaje mi się, że jeżeli ktoś na przykład nie ma, nie ma doświadczenia, to warto sięgnąć jednak do y, jakiegoś, czy porady jakiegoś specjalisty tak. y, i powiedziałaś o badaniach. Ja myślę, że to w ogóle jest bardzo ważne w kontekście suplementacji, czy jakichś takich większych manipulacji tak. naszą dietą. Y, I ja, znaczy no, nie powiem, że zawsze, bo też jestem już na tym etapie, że Dużo rzeczy się dowiedziałam o sobie, zebrałam sobie wiedzę i wydaje mi się, że mniej więcej mm -hmm. panuje nad sytuacją. Mm -hmm. Ale nadal staram się robić regularnie badania po to, żeby sprawdzać, czy aby na pewno jest tak świetnie, jak mi się wydaje, tak. czy coś mi nie umknęło. Ale takie moje początki z, czy przyjmowaniem różnych makroskładników, czy zmianami, ze zmianami w diecie, to było absolutnie badanie się i to na przeróżnych płaszczyznach, i konsultowanie tego z ekspertami, którym, którym ja ufam. I wydaje mi się, że no w ogóle to jest wiesz, osobny temat, bo. My często patrzymy na, przykład na swoje wyniki badań, i nam się wydaje, że jeżeli wszystko jest w przysłowiowej normie, to, mhm. to jest dobrze. tak? Tylko się okaże, że coś jest tak troszkę w normie przy tej dolnej granicy, to drugie przy górnej, i finalnie połączone z trzema innymi parametrami, okazuje tak. się, że mamy niedoczynność tarczycy. Oczywiście jest to totalne uogólnienia, ale myślę, że to jest super istotne i tak jak powiedziałaś o tym, że jedna rzecz, myślę, że to jest ważne w każdej tak naprawdę sferze, bo nawet myślę sobie po, pod kątem czegoś tak może banalnego, jak właśnie pielęgnacja, chociaż mikrobiom, mikrobiom skóry też jest bardzo istotny i jest to też jest istotne. ten element, który nie jest tylko kwestią estetyczną, tak. yy, wiadomo, to ja popełniam ten błąd, przyznaję się, że przez to też, że bardzo wiele rzeczy testuję, dużo, dużo produktów do mnie przychodzi, no to mm. Raz, że nie chcę ich marnować, chcę je wykorzystać, też jakby chcę sprawdzić, czy działają, ale mhm. finalnie no, bywa tak, że testuję kilka produktów naraz i na koniec ja nawet nie wiem, który działa. Więc myślę, że to jakby robimy sobie gorzej, jak, jak wprowadzamy za dużo czy zdrowych nawyków, czy tak. właśnie jakichś produktów, czy suplementów. No mówię, z suplementami, ale trzeba uważać, zastanowić się, czy jeden na przykład nie wyklucza drugiego, bo my często tego nie wiemy. Więc tutaj tak. jest bardzo dużo takich niuansów. I myślę, że jak sobie to poukładamy, to finalnie ta rutyna może być bardzo prosta, bo nie, jak o tym rozmawiamy, to się wydaje, że o matko, to jest bardzo dużo danych, nie? Jakby tutaj mamy kosmetyki, suplementy, jedzenie yy, i mnóstwo tych rzeczy, ale kiedy przesiejemy to, co potencjalnie nam nie służy, sprawdzimy, czego potrzebuje nasz organizm, to ta rutyna może być minimalistyczna. Tak, tak, wiesz co, też Więc nie jesteś dajmy jesteś też się, tego przykładem. Tak, nie dajmy się też zwariować, yy, bo mm, ludzie sobie tak czasami też idealizują wizerunek różnego rodzaju opiniotwórczych osób, nie? Bo można powiedzieć, że my w jakimś tam obszarze trochę je, yy, jesteśmy te Bardziej niż ja, opinio ale e, to jest tak, że my też mamy swoje e, wyzwania w tym obszarze. Tak, ja też czasami po prostu zlewam wszystkie swoje e, rutyny i po prostu nie robię nic, bo mam albo, nie wiem, zapędziłam się, mam słabszy okres, totalnie mi coś dojechało, y, tak, mam z czymś wielkie kłopoty i po prostu przestaję zupełnie cokolwiek robić, albo przestanę, najpierw trochę jedno, potem trochę drugie i nagle jestem bez. To chodzi o to, żeby się też przywracać do tak. tego i powiedzieć: Dobra, okej. Okay. Nie jestem w takiej dupie, że teraz nie robię nic. No to może, co mi najłatwiej przychodzi, nie? najłatwiej na, mi wejść z powrotem w ten jakiś taki prosty rytualik i, i wtedy gdzieś tam robię to. A powiedz mi Twoje rytuały teraz, bo ciekawa jestem w taki cały, jakby twój Ile mamy dzień, czasu? Może sobie to powiemy. Ile mamy czasu na to? Tak, zainspirowałaś mnie do takiej, do takiej myśli, mm -hmm. że pamiętam, powiedziałam to lata temu, że ja nie wiem do końca, co mi dają. Moje rytuały i różne praktyki, ale dokładnie wiem, co mi dają, jakich nie robię. Mhm. I wtedy mi się przypomina, po co robię te rzeczy. Więc tak jak też mówiłaś, to, to przyszło mi do głowy, że rzeczywiście, kiedy się jest osobą, która często się przemieszcza i ty tak masz, ja też tak mam, mhm. to te rutyny trochę mają inną funkcję. Mam wrażenie, że one. Czasami nas w ogóle przywracają do jakiegoś takiego stanu w miarę w ogóle ogaru, Aha. żeby móc funkcjonować normalnie, pomimo że się zmienia te, nie wiem, czy strefy czasowe, czy po prostu jest się ciągle w ruchu i jesteś, jest się narażonym na stres. Ale też y, mnie uczą wyjazdy tego, że tak naprawdę nie potrzebujemy wcale tak dużo do szczęścia Dokładnie. i świetnie się adaptujemy. I jeszcze nie odpowiem na Twoje pytanie, tylko się odniosę do tego, co powiedziałaś wcześniej, wcześniej, że z jednej strony, jeszcze w kontekście na przykład tego, jak funkcjonują, dajmy na to uogólniając, południowcy, to to, że oni mają tak, my mamy tak, to jest jedna rzecz, ale my też możemy się adaptować. I na przykład, jak ja sobie myślę o swoim trybie życia, jak mieszkałam przez kilka miesięcy w Madrycie. Mhm. To ja nie przypominam sobie, żeby mi szkodziły te rzeczy, które wcześniej tutaj u nas, gdzie jest zimno, uważałabym za jakieś, nie wiem, obciążające no czy wymagające. Tam wydawało mi się, że to jest absolutnie normalne, że ten dzień kończy się później i ten rytm dnia jest zupełnie mhm. inny, więc myślę, że też warto po prostu o tym pamiętać. I dlatego, jak myślę sobie o moich rutynach, to przez to, że się często przemieszczam, to bardzo zależy, i na koniec dnia mam wrażenie, że tych rzeczy jest mało, ale. Tak sobie myślę, że przez to, że one mi trochę spowszedniały i weszły mi w krew, to mi się mhm. wydaje, że to jest takie oczywiste i banalne. I na przykład ostatnio wprowadziłam nowy rytuał, mhm. o którym zdążyłaś już powiedzieć, czyli mhm. to szczotkowanie na sucho. I to jest idealny przykład rzeczy, o których ja słyszałam od lat. Mhm. Od lat, że to jest po prostu świetne, to trzeba robić. I jak o, zrobiłam sobie mały research ostatnio, bo chciałam o tym powiedzieć w swoim odcinku na, na YouTubie, mhm. I tam było napisane, że należy wykonywać taki masaż przez 10-15 minut. Ja pomyślałam sobie, nie ma opcji, robię to przez minutę. Masy. Ja robię trzy, dwie, trzy minuty. No trzy minuty to jest dziennie. dużo dla mnie, ale tak, jakby uważam, że najważniejsza jest, po pierwsze, systematyczność. Po drugie, taka metoda małych kroków. Zależy, ile masz ciała. Dokładnie. <laughs> I Ancientzka ja to ty... ty masz ciała na minutę, niektórzy Dokładnie. mają na 15. Ale, ale tak sobie myślę, że wiesz, możesz zacząć od minuty dwóch, a mhm. potem sobie to rozszerzać. I kolejne... Czasami też różne są potrzeby. Przepraszam, że ci wchodzę w Proszę. Słowa, Ale to jest tak, że czasami bardzo czujesz, że trzeba naszczotkować mocniej, bo nie wiem, tak. ten Na skórek jest, jest jakiś zrogowa ciały, nie? Albo po prostu masz więcej czasu i też tak. masz ochotę sobie zrobić rytuał, wiesz, sobotnie, a czasami po prostu jest to jakaś taka szybka czynność. Druga rzecz jest też taka, która wydaje mi się ważna, to jest to, że no my też nie jesteśmy w stanie wprowadzić, znaczy ty powiedziałeś, że jesteś, więc ja mówię za siebie. <grywa> Pięciu nowych rzeczy, już abstrahując od idei, wiesz, nowy rok wprowadzam wszystkie mm. zdrowe nawyki. To jest absurd? To, to jest największy błąd, który popełniamy, tak. że na oglądamy się, bo jeszcze mamy te, to FOMO wszyscy, więc po prostu otworzymy coś, jakiś przysłowiowy YouTube czy Instagram. Zobaczymy, że ci wszyscy ludzie mają takie niesamowite rzeczy, jestem taka beznadziejna, nie robię absolutnie nic i nagle łykam wszystko, bo tak to mi się przyda, to mi jest potrzebne, bo mam i trochę celulitu, trochę jestem zwisła, trochę mam za cienką skórę, trochę mam, e, nie wiem, pajączków, trochę coś tam, coś tam, coś tam i nagle po prostu robisz 10, robisz to przez pierwszy tydzień, nie Mian dajesz rady. Time job po prostu. Tak, nie dajesz rady, porzucasz to wszystko po tygodniu, myślisz, mam to w dupie. No, jak ale właśnie dlatego jak, jak ja sobie myślę jak budowała się moja rutyna, powiedzmy z dzisiaj czy moje rutyny z dzisiaj, bo to też się mhm. zmienia, to to trwało latami. Ja po prostu wprowadzałam sobie te rzeczy stopniowo, też fajna jest opcja takiego, no o tym wiesz, to wiesz, habit stacking, tak, czyli sobie właśnie dorzucić jakiś nawyk do innego nawyku, który i tak już tak. jest w, twojej, w, w twoim arsenale, typu jak już myjesz te zęby, no to jak dorzucisz to nitkowanie, chociaż nitkowanie zajęło mi chyba trzy lata, żeby zacząć nitkować zęby. A mi ten -tyle się, tyle się przemier... kokosowym. Ja miałam przerwę na przykład, ostatnio, a propos, miałam przerwę przez... Chyba z rok, dlatego że założyłam sobie aparat na zęby Aha. i stwierdziłam, że po prostu muszę przez to tak, no właśnie, i to jest też ciekawe. Aparat na zęby sprawił, że musiałam sobie dorzucić nowe nawyki związane z higieną jamy ustnej Aha. i wybrałam, że nie będę pługać ust olejem, dlatego że nie chcę dokładać sobie trzech kolejnych aktywności. Wolę jedną zabrać, dołożyć przez tak. to kilka Aha. i sobie to gdzieś tam zbalansować, no bo Dokładnie. jesteśmy tylko ludźmi, no i chodzi o to, żeby nam te rzeczy pomagały. I to też tak, jest tak. właśnie to, jak ja sobie myślę o tych rzeczach, po które sięgam, kiedy właśnie na przykład odpuściłam sobie jakieś rytuały, czy jestem w podróży, to my Myślę o tych, które sprawią, że będę się czuła lepiej. Niektóre będą kolejną rzeczą na liście obowiązków, mm. bo przecież tak trzeba robić. A też już przechodziłam przez te etapy i wiele lat miałam takiego mm. reżimu mm. rytuałów, różnych praktyk to prozdrowotnych. To nie jest wcale takie najzdrowsze, jeżeli um, tak, tak właśnie, no, wiesz, kurczowo Ja się trzymałam kurczowo, odhaczałam to, jak wiesz, każdą inną listę zadań, mm. y, ale myślę, że dorosłam na tyle, że teraz po prostu myślę sobie, czego ja dzisiaj potrzebuję. Więc tym dziesięciominutowym wstępem e, chciałam <laughs> powiedzieć, e, że... Tak naprawdę mam wrażenie, że to jest głównie kwestia nastawienia do dnia i takiego mm -hmm. m, wsłuchiwania się w siebie przez cały dzień, a przynajmniej robienia sobie takich małych, wiesz, checking in na a. zasadzie, że jestem tu, co tam się dzieje, czy mam jakieś sygnały od, mm -hmm. y, od, od, od wewnątrz, co było dla mnie bardzo trudne i wydaje mi się, że dopiero się tego uczę, że moje ciało przez cały dzień mi coś tam sygnalizuje mm -hmm. jakby mój popołudniowy zjazd. To nie jest dlatego, że moje ciało po prostu się buntuje, tylko może po prostu. Wyczerpałam baterię i mm -hmm. warto o tej 15 się na sekundę położyć. I tak. jakby z drzemkami to mam także że jeszcze nie do końca, ale przynajmniej poleżeć albo ja, posiedzieć. Ja przy moim temperamencie kompletnie nie potrafię spać w ciągu dnia i mam taką y, traumę od przedszkola, bo w przedszkolu. też nie trzeba by było leżakować. Ja też nie. Pani ze mną zawsze siedziała i rozmawiała, My się miałaś w przedszkole, Ja w państwowym przedszkolu 40 parę lat temu. Miałam nakaz leżakowania, a ja po prostu przez przesadam jeszcze mój dechada ja się po prostu bez przerwy ja się wierciłam. Ja nie wiem, to była dla mnie katusza przetrwać tą godzinkę, kiedy dzieci, które zasypiały jak po prostu susły. I jeszcze było takie poniżenie, bo na koniec tym dzieciom, które ładnie spały, dostawały się cukierki, ładnie nie spały I mean... przez całe przedszkole nie dostałam takiego cholernego cukierka. Wreszcie po prostu jakoś, moja mama odkryła to. I po prostu przyniósł zaczęła, zaczęła przynosić do przedszkola cukierki, wtedy dziecko, które przynosiło, z defaultu dostawało tego cukierka. It. Ja nie potrafię w dzień spać. To znaczy, to jest bardzo rzadkość, ale usiąść sobie z książką, albo po prostu przez sekundę nic nie robić, jest to dla mnie wykonane i jest to tak. dla mnie dobre. Więc też tak. nie każdy musi na siłę spać w dzień. Nie? Tak, bardziej wiesz, mówię, jak odczuwasz ten zjazd realnie, ja po prostu robię sobie tak, zgadzam się z tobą w, w 100% mam bardzo podobnie, mhm. ale jak sobie po prostu ustawiam budzik na 20 minut i nie wywieram na sobie presji zaśnięcia i posiadania najlepszej po prostu mm -hmm. power nap w moim tak, życiu, tylko tak. po prostu połóż się dziewczyno i zresetuj układ nerwowy, tak. to rzeczywiście moim zdaniem u mnie efekt jest taki, jakbym miała podrzemcę Czyli naprawdę czuję, że jestem w stanie dalej funkcjonować tego dnia. E, wracam do tematu przedszkola. Też mm. byłam w państwowym <laughs> przedszkolu. Było to co prawda 20, może nie 25, ale prawie 25 lat temu i moi rodzice po prostu poszli do pani i powiedzieli, że ja mam niestety dużą niechęć do spania w ciągu dnia i czy mogliby, czy mogłyby panie to <śmiech> uszanować. <śmiech> Więc dlatego no, pani się z nami bawiły. Tak, tak, ale była, była, najpierw, była najpierw rozmowa i yy, muszę zboczyć, bo powiedziałaś ADHD, chciałam powiedzieć, że ja w ogóle nie wiedziałam, że to masz ADHD, a po pierwsze. A po drugie, uważam, że jesteś tak dobrze przez zarządzającą tym osobą, że to uważam, że jest bardzo ciekawy temat. O ile chcesz się podzielić, zanim ja zdradzę? Nigdy nie mam zdiagnozowanego. Drugo. Natomiast A, okay, e, nie okay, mam okay. zdiagnozowanego. Nie czuję też teraz potrzeby diagnozowania mm -hmm. się w tym obszarze. Aczkolwiek zaprzyjaźnione psycholożki różne jakby kiwają głową na to, że, że jest duża, duża szansa na, na to. Natomiast wydaje mi się, że wiesz, co ja m, potrzebowałam w, w, wytworzyć sobie. M, Przeróżne właśnie aktywności, które spowodowały, że sobie zagospodarowałam to. Tak? Pan, y Opowiadam często tą historię, że jak to pan na akwapunkturze kiedyś mi powiedział, że mam bardzo dużo koni, ale one biegną w różnych kierunkach. Mówiłam ci już to chyba. Tak. I ja tak właśnie całe życie myślę o tych, że te konie trzeba okiełznać i, i próbuję to zrobić. A, a myślę, że to, co jest driverem u mnie w życiu, to jest potrzeba sprawczości i wpływu. Że, że ja nie mogę tak po prostu egzystować, ja muszę zawsze coś z tym zrobić trochę. Mm -hmm. tak? I, i to, mnie, y, y, to mnie kręci, jest dla mnie ważne. Więc po prostu, żeby lepiej kogoś słuchać, no to wykształciłam sobie na przykład nota, notowanie, tak? Ja, żeby umieć słuchać i skupić się na czymś, muszę na przykład sobie coś pisać, tak? Notatki mam zawsze do dupy. Nikt nigdy o tym notatki nie no, brał, Są na w Twoim języku napisane. Tak, ale powodują, bo one są, nie są po to, bo ja mam bardzo dobrą pamięć, więc mhm. pamiętam praktycznie wszystko, zazwyczaj że sobie spotkań, ale żeby pamiętać, muszę sobie coś pisać, okay. bo wtedy się po prostu uziemiam trochę. Nie każdy z nas ma takie różnego rodzaju rzeczy. Więc myślę, że kluczem znowu jest to, żeby mieć ten, y, y, potrzebę sprawczości i nie po prostu nie płynąć jak plankton z życiem, jak powiedział to mój kolega okay. lekarzy, znakomita większość ludzi, to plankton. Okay. <laughs> żeby uznać chaos. Tak, żeby jakoś też się ukierunkować, żeby mieć wpływ na to, kim się jest i co się robi, i jakie się chce mieć efekty, a nie tylko czekać, aż co przyjdzie. Mm -hmm. nie? Ale to jest mega ciekawe, powiem Ci, że tak jak widzę, odkąd się poznałyśmy między nami dużo podobieństw, to, to jest taka rzecz, która do nas różni pamiętam, że ja używając tego słowa zupełnie nieadekwatnie, mm -hmm. potrafiłam rzucać takimi hasłami kiedyś tam, lata temu właśnie, że o mama DHD, bo coś tam, mm -hmm. tak? Bo nie, bo mam mm -hmm. bardzo dużo energii, tak, bardzo dużo gadam tak. i mogę zmieniać wątki. Po czym poznałam osoby, które mają ADHD, mm -hmm. i one mi opowiadały o swoim doświadczeniu, i tak. o swoich potrzebach, czy uh -huh. o właśnie różnych technikach, żeby nad tym zapanować. I wtedy tak siedziałam i myślałam sobie, okej, okay, na pewno nie mam w takim razie, bo zupełnie to jest dla mnie Jest też pewnie jakaś tam spektrum, wiesz, y Jakieś spektrum tego, tak. Y y też nam różne osoby. Ale na pewno bez względu na to, znaczy każdy z nas jest jakiś i w którymś obszarze ma pewne utrudnienia. Mhm. Tak? Jedni są zanadto skupieni, wracając znowu do mojego partnera życiowego, który po prostu jest wyłącznie praktycznie skupiony. Świetnie. Tak, że on dla niego po prostu. On cały czas jest deep work robi. Tak, tak. I on po prostu wskakuje w deep work tak, ale z drugiej strony ma takie wyzwanie, że jak już się do czegoś doczepi, <laughs> dopnie, to po prostu nie jest w stanie z tego wyjść, więc. W innym miejscu musi pracować. Wydaje się, że każdy się powinien trochę sam gdzieś tam e, w, w perspektywie doświadczeń e, poznać, ale u mnie to przyszło na przykład późno. Ja w ogóle do 30 takiego, nie wiem, drugiego, trzeciego, piątego roku życia to byłam taką osobą ultrapłynącą z prądem. Mhm. Zawsze aktywna i zawsze dużo mnie było. Ale kompletnie nie, nie interesowałam się ani tym, czy mam jakiś wpływ na swoje zdrowie, też raczej brałam jakieś perspektywy, które do mnie przychodziły, jakoś tak próbując lekko intuicyjnie czuć, czy powinnam iść w tym kierunku, czy w tym. I zawsze mam cokolwiek mi się tam nie przydarzyło, zawsze byłam tego entuzjastką po chwili. To jest jakby element mojej osobowości, ale to nie jest tak, że Świetnie, ja mam to Ultra ultraświadomie coś wybierała. Mhm. I myślę, że tak właśnie. Ja to koreluję trochę z narodzinami mojej córki, że właśnie w tym ja jestem taką późną mamą 35 pięcioletnią. I wtedy mi coś kliknęło, żeby zacząć być bardziej świadomą osobą. Zaczęłam zwracać uwagę na to, co ja chcę, kim ja jestem. Też mm. wydaje mi się, że y, akurat u kobiet, u nas kobiet też ta świadomość, dlatego ty, moim zdaniem, masz bardzo wcześnie y, te wszystkie rzeczy. Mm -hmm. Bo ja miałam je znacznie później i miałam takie wrażenie, że dopiero wtedy zaklikałam, że można tym manipulować, że są jakieś guziczki tutaj, nie? A tak to... I, I często jak na przykład pracuję z różnymi mentiskami, z dziewczynami, które gdzieś tam rosną w biznesie i, 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 i ja z nimi pracuję, to mam takie wrażenie, że bardzo wiele z nich e, idzie właśnie z prądem. Na pierwszym spotkaniu, kiedy ja tak mówię, no to popłyń, opowiadaj mi trochę o sobie. Bardzo często słyszę takie sformułowanie, bo oni mi powiedzieli, że jestem w tym dobra, okay. albo, albo no bo tam ktoś mi po prostu taką szansę dał, więc poszłam za tym, no bo ten ktoś mi coś zaproponował, że nie ma na tym wczesnym etapie u wielu młodych kobiet refleksji na tym, że to, o to ja mogę wybrać, niekoniecznie mhm. wybiorą mnie. Zastanawiam się, jak to jest z tym płynięciem z prądem, bo już chciałam powiedzieć, że ja chyba nigdy nie płynęłam z prądem i że zawsze miałam jakąś hmm. taką refleksyjną i, i przemyślaną ścieżkę, ale to jest też nieprawda. Jak myślę sobie o jakichś takich moich pierwszych działaniach czy, czy twórczych, myślę, że my się rodzimy płynąc z prądem, tylko coś nas też w pewnym momencie może nie wiem, coś nam pozwala albo pomaga albo może przeszkadza i sprawia, że dorastamy wcześniej. Myślę, że to są też różne czynniki. Czasami to płynięcie z prądem może być czymś pozytywnym, bo mm -hmm. jesteśmy spontaniczni, dajemy się ponieść, jakby żyjemy w tu i teraz, a czasami oznacza, że jesteśmy w totalnym chaosie, nie mamy planu i, i nie mamy swojego poczucia tożsamości, więc to jest trochę tak, jak mówisz o spektrum w kontekście jakichś tam zaburzeń typu mm -hmm. ADHD w tym przypadku. Mm -hmm. Tutaj też mamy spektrum tego, czym może być płynięcie z prądem. Może tak. jak, jak każda rzecz w życiu, czyli kocham wniosek wszystkich moich rozmów, jak każda rzecz w życiu może być dobra i zła, więc płynięcie <laughs> Jest świetne i złe zarazem, bo to oczywiście zależy. Ale odpowiem Ci w końcu o tych rutynach. Yy, dla mnie najważniejszą rutyną jest bycie bez telefonu rano. Wow. Yy, Super ciężkie i bardzo rzadkie. No, ale tak jakby ostatnio zadałam sobie to pytanie, mi zadano to pytanie, i jakbym miała. Podać jedną rzecz, która sprawia, że ten poranek jest e, sukcesem, jakkolwiek go definiujemy, ale powiedzmy, jest spokojny i, i jakiś taki w miarę, w miarę opanowany i dobrą, jest dobrą inwestycją w resztę dnia, to powiedziałabym, że to jest to nie sięganie po telefon, bo on to po prostu rozwala nasz układ nerwowy Dokładnie. i sprawia, że nasz skok kortyzolu i tak jest duży po przebudzeniu, bo tak. o to chodzi, w tak, przebudzeniu tak, się, tak. żeby był ten kortyzol i żebyśmy byli zmobilizowani do działania. Tak, e, wzięcie telefonu jest po prostu bombardowaniem naszego układu no, nerwowego tak. w bodźce. E, to sprawia, że jesteśmy rozdrgani, pobudzeni i jeszcze bardziej zestresowani. Wydaje mi się, że jeszcze szybciej rozładowujemy te baterie, którą mamy ograniczoną jednak na, na cały dzień. Dokładnie. I to powoduje przeróżne rzeczy znowu w spektrum różnych lęków i, 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 i drgabek. Więc myślę, że czasami też sobie to robię. Oczywiście jestem człowiekiem i na przykład jest jakaś rzecz, która bardzo mnie ciekawi, czy się wydarzyła mhm. y, odkąd położyłam się spać i też zajrzę ten telefon. Tak. Zazwyczaj potem tego żałuję, też nie piętnuję się za to, ale widzę różnicę. I to jest Aha. właśnie to, że przez to, że sprawdziłam, jak to jest z tymi praktykami i bez, z nich, to jakby jestem na tyle, na tyle tego pomyślunku, że wiem czego sobie nie robić, na przykład jeżeli mam jakiś ważny dzień i e, potrzebuję być w dobrej formie, ale na przykład kiedy jest jakaś to jest też śmieszne, takie moje guilty pleasure, nie, że budzę się w niedzielę, więc jest tak wezmę sobie telefon do łóżka i sobie popatrzę coś na Pinterestie i sobie może do kogoś zapiszę wiadomość i się sobie wow, jesteś taka zła, Karol, naprawdę straszne rzeczy, są grzech ciężkim też no. mnie to bawi, jak sobie teraz to myślę, to brzmi naprawdę, trochę, trochę czasami mam takie swoje odklejone momenty, ale myślę, że taka też no, praktyka uważności, wiesz, duży banał, ale też bardzo ważna rzecz dla mnie i to pod różnymi postaciami, to może być wypicie kubka ciepłej wody, co się dzieje zawsze po przebudzeniu. Mhm. I to jest mój pierwszy nap znaczy, Najpierw jest oczywiście, teraz wróciłam do płukania ust olejem, bo już się zadomowiłam z moimi y, rytuałami wokół mycia zębów pięć mhm. razy dziennie, więc mogę wrócić do tego nawyku, mam na to przestrzeń. Też robię y, oczyszczanie języka, jakby z tą ajurwedyjską mhm. praktyką, takim miedzianym czyścikiem. Myję zęby i dopiero wtedy piję. To też jest jakby dla mnie mega ważne, żeby dbać sobie o tą, o tą higienę jamy ustnej, bo od tego ola, się dużo zaczyna. hygiene jest teraz też takim top, top no, takim... Bo my nie wiemy tego, wiesz, nikt nas tego nie uczy. Bów, y, czyli tak, konkretnie. Co robię? Tak, tak. Puka w sensie z tymi ustami. Mm -hmm. Płukanie ust olejem, oczyszczanie języka. I ile Płuczesz tak z dwie minuty? Wiesz co, ja sobie tak biorę ten olej, tutaj coś zływarkę, wiesz, tu stawię wodę, mm, pójdę mm. myję twarz, więc nie liczę tego. Tak tyle, ile dam Jak zrobię jakieś takie tak. wiesz, basicowe rzeczy, to wtedy sobie po prostu czyszczę, myję zęby, czyszczę język i dopiero wtedy piję moją. I najpierw myjesz zęby, a potem czyścisz język czy odwrotnie. Najpierw chyba język, czy nie. Ja najpierw myję zęby, ale jak robię źle, zęby. no to, nie, nie, to, to nie wiem, ja to nie, ja ja, ja, to nie, to nie jest moja specjalność, nie? dlatego uczę się nie, tego. Nie. Wiesz, wy, wypluwam ten y, olej, ale też trzeba uważać, żeby sobie nie za tkać rur, więc lepiej wypluwać do śmieci. Uh -huh. Protyp. Już kiedyś zetkałam u mojej mamy w zlewie w kuchni, więc <noise> tak wiem, co mówię. Potem myję zęby, następnie czyszczę ten y, wspomniany język. Czyścik miedziany? Tak, miedzianym czyścikiem, takim ajurbedyjskim. Tak sobie taki I on jest super. I piję moją ciepłą wodę i wiesz, czasami sobie usiądę, nie wiem, już na jakiejś poduszce medytacyjnej sobie zrobię medytację z kadzidłem. Mm -hmm. Opcja A. Czasami sobie mm -hmm. po prostu wrócę do łóżka i posiedzę sobie spokojnie, ale dla mnie jest ważne, żeby po przebudzeniu rzeczywiście chociaż na pięć minut usiąść sobie w spokoju. Okej, okay, ja też jestem świadoma, że wiesz, nie mam dzieci i nie muszę lecieć rano do, do biura, więc jakby mam ten luksus, Natomiast wydaje mi się, że te rzeczy można wsadzić naprawdę w hmm. półgodzinną rutynę i to nie jest tak, że trzeba siedzieć pół tak. godziny, pół godziny płukać e, usta i potem robić te wszystkie rzeczy jakoś bardzo długo. Jeśli mogę, to ci zrobię to właśnie małą skrętkę dla pracujących tak. i mających dzieci ewentualnie w, te, w, w konfiguracji albo bez. Dlatego warto wstawać wcześniej. Tak, bo ja bo ty, na przykład nie, no, twoje, nie byłabym ty, ty w stanie zrobić, co, zrobić tego, gdybym wstawała 7,30. Bo hmm. na 8.30. budzik. 7,30. Gdybym wstawała 7,30, nie ma opcji, żebym się wyrobiła z tym i była na dziewiątą w biurze, a na 8.30 wiozła ja go do szkoły, nie? bo ja akurat to lubię robić. Więc ja, ta właśnie ta piąta, Max 6, to jest taki to jest właśnie ten moment. Bo czasami się ludzie mnie pytają co ty robisz od tej 6 rano? Po co ci to w ogóle? Bo to jest właśnie ta dłuższa rozbiegówka dla tych, którzy zaczynają o dziewiątej, która daje mega benefity, mega. I, mi, i u mnie to, to jest chyba najlepsza życiowa zmiana, jaką sobie wprowadziłam ze wszystkich rytuałów. Mm. W to wstawanie wczesne. Tak. Okay. Tylko oczywiście to jest tak, że to trwa, że zanim się przez, bo najpierw organizm po prostu chce się położyć późno, i nie chce wstać wcześniej, więc musisz zacząć od tego, że jednak zmuszasz go do wstawania wcześniej, więc przez jakiś czas nie dosypiasz. I w pewnym momencie ten organizm myśli nie, 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 tak dalej być nie może. Skoro mi nie upuszczasz tu, to muszę dołożyć mm -hmm. tu. I, I po prostu się na 22. I jak cię zrzuca o 22.30 tam 30, no to wtedy zaczyna się to wyprostowywać i te 7,5 godziny jesteś w stanie dociągnąć. Ale właśnie rano, po pierwsze, tak, łatwiej jest rano być bez telefonu, bo nikt przy zdrowych zmysłach nie siedzi na, nie mailu. Siedzi na, na mailu i w ogóle nie, nie jest aktywny, tylko śpi. Więc jeżeli ty jesteś jednym z tych nielicznych, które sobie tam przyjemność daje, to. Nie masz żadnego y, obowiązku zajrzeć do tego telefonu, zajrzeć na te sociale, czy zajrzeć gdzie tamkolwiek chcesz czy wiadomości. I właśnie masz te 10 minut na tą oddechową medytację. Ale ja też lubię combo. Mhm. Czyli właśnie na przykład ja sobie łączę, zawsze próbuję robić medytację oddechową, bo wtedy i nawet na oddycham się i se medytuję. więc to jest jakby mhm. dwa w jednym. Nie? Ale masz tak, że to jest jakaś taka konkretna praktyka, którą robisz codziennie? Czy nie, korzystasz z jakiejś takiej prowadzonej medytacji i ćwiczeń oddechowych? Jak, to, jak, jak sobie tutaj nawiązujesz? Bardzo różne rzeczy działają. Ja lubię y, akurat robić 40-dniówki, bo. już y, 40-minutówki. 40-dniówki, y, 11 minut. Ja nie wychodzę poza te krótkie. I y, y, to jest u mnie w Kundalini Jodze hmm. zawsze praktykowane, żeby co najmniej tam 21-40 dni coś robić. I dużo jest takich właśnie, a to coś, więc jak biorę jedną, to staram się przez 40 dni to robić to samo, mniej więcej o tej samej porze, albo rano, albo wieczorem, bo wtedy jest łatwiej utrzymać rytuał, jak on jest w stałym momencie, no to wiadomo, a po drugie wtedy widać rzeczywiste efekty. No, jak tam poddychamy trzy dni, to naprawdę nic się specjalnego niestety nie zmieni, wręcz szkoda w, 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 więc tego czasu, ale właśnie to wstawanie wczesne daje tym, co muszą na dziewiątą, to co ty masz, mówiąc na tam dziesiątą czy jedenastą. prawda? Ale powiem coś w kontrze, no. bo ja z mojego doświadczenia jest tak, że okej, okay, masz te długoterminowe efekty, ale mhm. są też te efekty w, tu i teraz typu ćwiczenia oddechowe, które pomagają ci się obudzić, skupić albo to prawda. wyciszyć. Dnia lepiej. Tak, więc jakby ja też w ten sposób sobie mm -hmm, lubię korzystać mm -hmm. z oddechu, że jeżeli mam takie poczucie, że jestem właśnie jakaś taka, wiesz, rozdragana mm -hmm. y i, i potrzebuję się tak uziemić, tak, właśnie być, być w sobie, no to wtedy mam jakieś tam ćwiczenia, które sobie wykonuję, a jeżeli właśnie potrzebuję się wyciszyć, zrelaksować, to robię sobie jakieś inne rzeczy i u mnie też jest tak, że i teraz jak o tym rozmawiam z tobą, to zdaję sobie sprawę, że jednak jestem dosyć taka elastyczna w tych praktykach, bo ja po prostu czuję sobie dzisiaj, że po prostu zostanę w łóżku z tą wodą i to jest moja medytacja, a czasami siadam na tej poduszce i rzeczywiście robię medytację, dokładam mhm. sobie ćwiczenia oddechowe i po, po tym jak już zyskałam to doświadczenie, to wiem czego będę potrzebować. Czy to będzie właśnie jakieś tam kapalabaty jak czyli właśnie ten oddech ognia, który mhm. czasami jest po prostu super, a, czasami, a są dni, tak. kiedy zupełnie nie mam na to ochoty i jakby moje ciało potrzebuje czegoś, czegoś innego. I powiedziałabym, że to jest dla mnie już taka kompletna baza, która. Wystarczy. W sensie bez niej też bym przeżyła. I to mm -hmm. jest dla mnie super ciekawe. To też właśnie ostatnio doszłam do tego, że największym moim osiągnięciem z takiego y, dbania o siebie i, i dobrego poranka, przynajmniej jeżeli mówimy o tej części dnia, mm -hmm. to jest to, że doszłam do momentu, gdzie ja dam sobie radę, nawet jeżeli nie będę miała żadnej z tych praktyk. Tak. Nawet jeżeli będę na końcu świata w jakichś zupełnie niesprzyjających warunkach, to wiem, że ta oś ciężkości, ten środek ciężkości jest w środku i może nie być... No, chociaż nie wiem, jakby nie było ciepłej wody, to, <laughs> to czy była zadowolona. Być. Może nie być kawy, tak, może nie być kawy, może nie być tak. cicho i spokojnie. No Pamiętać. mam też sobie ostatnio trening bez kawy, taki dwutygodniowy i luz. No, ja sobie robię dwa razy w roku, jak robię oczyszczenia medycyny chińskiej mhm. i wtedy się na to bardzo cieszę, bo ja po prostu. Też jest, to jest właśnie super przy różnych zdrowych nawykach, że ciało pamięta jak dobrze się czuję. Więc nawet jeżeli na początku, pamiętam jak robiłam pierwsze detoksy, czy jakieś takie pierwsze, mm -hmm. bardziej nie byłem, radykalne, czy trudniejsze dla naszego mm -hmm. umysłu przede wszystkim, jakieś, no nazwijmy to wyrzeczenia, tak? No bo możemy tak myśleć sobie, że to jest jakieś mm -hmm. wyrzeczenie, nie, nie sięgasz po telefon, czy nie pijesz kawy. tak, tak. tak. To przez to, że jak robiłam je na początku, to wydawało mi się to być ogromnym wyzwaniem, a potem robiąc to po raz kolejny, myślałam sobie, ok, teraz ci się wydaje, masz ból istnienia, że masz to zrobić, ale wiesz, że za trzy dni będziesz tryskać energią, nie będziesz zależna od mhm. żadnej substancji, typu właśnie tej kofeiny, czy tak, ekran tak, tak. telefonu, cokolwiek, czy nie wiem, słodycz. I będziesz mi dziękować. Więc to jest też fajne, że jak, jak już nabierasz tej wprawy, to potem ciało się cieszy. zawsze cieszę na te detoksy, tak. pomimo że one mogą się wydawać smutne i wiesz, i jałowe. Ale pamiętam właśnie czasy, kiedy, nie wiem, wyjeżdżając w jakiejś większej grupie, próbowałam medytować i ktoś coś mówił, krzyczał, I ja byłam po prostu taka, wiesz, mhm. słyszysz, i mam medytację, bo teraz to jest takie ważne. I to jest w ogóle materiał na mema, mam wrażenie. Mhm. Po prostu zen, medytująca dziewczynka, która się wścieka na domownika, naprawdę. Znaczy życzliwość tak, ponad wszystkim. Podobno właśnie ci, yy, dużej klasy już guru, oni ma, są właśnie szkoleni w medytowaniu w jakimś skrajnym hałasie albo na budowie. Także no matter what, a ty się tak, umiesz wyciszyć. Nie? Ale brzmiała mi się historia. w idealnych warunkach. Ale brzmiała mi się historia z moją mamą ostatnio, bo jednak jest to słynne powiedzenie, że jak myślisz, że jesteś oświecony, to wróć do domu rodzinnego, więc ja zawsze jestem testowana na różnych płaszczyznach hmm. i pamiętam. Były święta teraz i był jakiś. O, o jakiś, no był obiad rodzinny i ja poszłam sobie, zapowiedziałam, że idę zrobić sobie jogę i medytację, Aha. ale to chyba się trochę przedłużyło. No nie miałam zegarka, wiesz, siedzę sobie tam po prostu w kwiecie lotosu, jest cudownie. Yy, I słyszę, że moja mama, mnie woła. No i myślę sobie, i też wiem, że się nic ważnego nie dzieje. Jakby wiedziałam, że to zwołanie pod tytułem, jakby, gdzie jesteś, tam coś mm -hmm. jest do zrobienia. No ale nie odpowiadam. się sobie, no, bierze, robię medytację, więc no po prostu nie będę odpowiadać, no to wyślę sygnał, że no jestem zajęta, no bo wiadomo, że, że, że ją słyszę. I mnie tak to totalna dygresja, ale mnie tak rozbawiła, chociaż nie było mi wtedy do śmiechu na początku, bo weszła do pokoju, ja siedzę zamkniętymi oczami, weszła do pokoju, widzi, że siedzę i medytuję i, i, i mówi do mnie szeptem, długo jeszcze! <laughs> A ja po prostu przewróciłam oczami, mama co poszła, i potem właśnie zeszłam do niej i mówię tak. Wiesz, mamo, jak ja medytuję i mówisz do mnie szeptem, czy długo jeszcze, to, to niewiele zmienia, czy do mnie krzyczysz, czy w ogóle tak, ja, jakby tak, już. Tak, 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 Ale to tak, jakby, no, wiadomo, prawdziwe życie. Tutaj wchodzi ten element domowników. Wiadomo, że naszą no. medytację może ktoś zawsze przerwać. I myślę, że to jest super istotne, żeby wiedzieć, że jeżeli sobie ćwiczysz jogę, czy medytujesz, robisz ćwiczenia oddechowe, i nie wiem, zadzwoni telefon, zadzwoni kurier, ktoś cię zawoła, to nie zepsuła się ta praktyka, nie, jakby tak. nie wyzerowały się te ćwiczenia. Tak. Wydaje mi się, że my też często coś tak kurczowo tego trzymamy, bo znowu tutaj wchodzi gdzieś tam jakaś, jakiś perfekcjonizm w kontekście naszych naszych rytuałów no mówię z autopsji i, i sama się na tym czasami właśnie łapię że wiesz, jestem w połowie jakiejś ważnej sekwencji jogowej i właśnie dzwoni kurier się sobie no tak, nie no i co teraz tak, tak. ale tak rzeczywiście też te ćwiczenia są jakąś dla mnie ważną częścią ale też przed kiedyś miałam tak że ćwiczyłam rano mhm. i to musiało być przed śniadaniem a teraz mam tak że ostatnio przed odkryłam że dla mnie najfajniejszym momentem na ćwiczenia i ponoć z punktu widzenia też cyklu menstruacyjnego to jest lepsze, ale myślę, że to też kwestia indywidualna. Dla mnie taka 16-17, mhm. tak do 17 coś skończyć, to jest dla mnie najfajniejszy czas, mhm. kiedy ja już jestem po takim dniu roboczym, gdzie już jestem jakby już nie chcę mi się pracować głową i mhm. potrzebuję mhm potrzebuję, czy chętnie sobie po prostu zajmę się czymś innym i, i, i poczuję swoje ciało I, i wtedy jeszcze mamy te kilka godzin, żeby, żeby, nie wiem, właśnie zjeść kolację i sobie spokojnie przeżyć wieczór, bo też znowu nie jestem fanką ćwiczenia przed snem, mm -hmm. bo wydaje mi się, że to nas też za bardzo rozbudza. Tak, i Ilekroć tak, tak robiłam, to potem jakby nie, nie w ogóle nie chciało mi się spać. Trudno jest się potem tak, e tak jakoś e e uspokoić i wejść w tą fazę snu. Tak, tak, Ale tak. jeszcze ostatnia rzecz o moich rytuałach, bo tak hmm. sobie myślę, że Cały dzień taki jeden wielki rytuał, proszę Państwa. To, to co, ostatnio, to, co ostatnio wprowadziłam po mojej grudniowej rozmowie z dwiema dziewczynami u mnie w podcaście mm -hmm. właśnie jedna była o oddechu, a druga była o somatic experiencing, to raz, że rzeczywiście tak y, przypomniałam sobie, jak ten oddech jest istotny i nie tylko oddech w kontekście ćwiczeń oddechowych, co oddech, o którym pamiętamy w ciągu dnia, mam nadzieję, że wszyscy oddychają w ciągu dnia, y, to też właśnie to, żeby łączyć i tę świadomość oddechu ze świadomością ciała i ja staram się właśnie w ciągu dnia, gdzieś to ostatnio opowiadałam, że po prostu chodzę i robię takie wzdechnięcia mm -hmm. i wydechy, że mm -hmm. myślę sobie, jezu, przecież ja całe życie chodziłam z jakimś ściśniętym żołądkiem, totalnie jak awatar, w swojej głowie. W ogóle moje ciało żyje swoim życiem, a ja mm -hmm. system nawigacji po prostu u góry. I zaczęłam sobie przypominać o tym, że okej, okay, to mogę robić właśnie to sprawdzanie, o którym powiedziałam tak. na samym początku tej godziny odpowiedzi na, na to twoje pytanie, że robię takie właśnie wydechy, czuję, że rozluźniam sobie tą przeponę i bardzo, bardzo dużo widzę takich pozytywnych efektów na zarówno nawet na takie kwestie jak trawienie, tak. ale też mój stan emocjonalny. Po prostu, że jakby kontaktuję się z tym, że okej, okay, dobra, to może jestem trochę zestresowana, może, jestem, może trochę się czuję tak czy tak mhm. i to odpuszcza. To jest tak banalne, wiesz, idziesz sobie i po prostu ah, Wiesz, albo strzypywanie też lubię. Jak czuję, że weszła we mnie jakaś tak, taka tak. napinka, to zrobię, dobra, strzypuję to. Mhm. I dosłownie trochę śmiechem, żartem, wiesz, sobie robię takie, takie śmieszne um, ruchy. O, ruchy a propos tańczenie. Moje ostatnie odkrycie, puszczanie muzyki w domu i tańczenie, bo pracuję z domu, więc to są moje przerywniki. Mhm. Świetne. Powrót do ciała, takiego bardziej intuicyjnego ruchu. Ja trochę wierzę w tę potrzebę bycia w kobiecej energii. Też jak już o kundalini, to też jest bardzo powiązane. I to jest tak, że wiele moich koleżanek wybiera na przykład boks, jakieś takie rzeczy bardzo w męskiej energii. A że nawet yoga jest męska? i jest y, gimnastyka słowiańska jest kobieca. No, bo yoga taka sekwencja tak, jogowa, książkowa tak, tak, jest tak, tak. totalnie w męskiej energii Tak, I tak też w tak, tym tak, ale Dlatego właśnie, szczerze mówiąc, tańczenie albo te wszystkie ruszania biodrami i tak dalej, to dla nas jest super fajne energia. To w ogóle ta przestrzeń, którą w Europie my mamy kompletnie nieruszoną, usztywnioną. No. Pamiętam jak jest, bo dawno temu w Poznaniu kiedyś y, y, organizowano całe lato takie przeróżne warsztaty taneczne. Ja tym średnio, mówmy się z tańcem, nie jakoś tam na bakier bardziej niż mniej, ale moje koleżanki... Zorba. Y, y, zorba, <grym Masz, <grym do tego wrócić. Wróciłem wróciłem do tego. I y, moje koleżanki mówią, słucha jakieś takie w ogóle, chodźmy, jedziemy tam na wakacje. Ja mówię, dobra, pojedźmy na wakacje, no więc... Tam było w jakimś pałacu młodzieży, cała masa przeróżnych zajęć. Ja tak jakoś wybrałam, pamiętam, Afrodance i yy, jako drugie flamenko. Mm -hmm. Więc to flamenko już tak jako taką mi szło, bo tak czułam, że tą ręką, tak całkiem nieźle tam robię, ale to Afrodance na początku w ogóle wydawało się, że mi rewelacyjnie idzie. Czułam A się to w tym się rytmie rytmie dzikim, i że w ogóle tam skakałyśmy z tą e, dziewczyną, która była po prostu obłędna, każda część ciała się wyginała we wszystkie możliwe strony. Do momentu, aż któregoś dnia zapomniałam stroju. I siedziałam na widowni i myślałam tak, Boże, co to za banda szkieletów, próbuję naśladować coś, co tak pięknie robi ta dziewczyna, no to wszystko tak zraźnie mi psują, bo my jesteśmy ultra, takie sztywne i wydaje ci się, wiesz, jak jesteś w tym biegu z nimi, że to świetnie wychodzi, to jest nieprawda. My, my mamy te biodra po prostu kompletnie zesztywniałe, a tu się bardzo dużo kumuluje rzeczy, tu się bardzo dużo kumuluje, no potem jak się w pewnym momencie już nie może pewnych rzeczy e, m, przewalczyć i się ląduje na tych wszystkich, przez ciało, e, tak, ciało czuje e, i ty, w tych wszystkich e, terapiach to nagle się okazuje, że wiesz, jak ktoś się ruszy jednicą, to potem przez pół dnia płaczesz. No bo emocje, które no, mamy uwięzione w Więc taniec w biodrach. jest super fajny i wbrew pozorom, jak możemy e, tutaj wybrać i to nawet niekoniecznie podążając za jakąkolwiek intuicją, ale trochę świadomie, to pewnie, jak ma, robi, chcemy trochę wytrząść to ciało, to lepiej wybrać jakiś taniec niż y, boks, bo z perspektywy, jakby na koniec y, budowy naszego kobiecego ciała, to będziemy bardziej beneficjentkami tego. No ale taniec, w ogóle, wiesz, jakby tutaj mamy też takie mhm. wartości, jak. Właśnie to płynięcie z prądem, mm -hmm. rozumiane pozytywnie w tym kontekście. I tak samo flow, flow intuicja, czyli tak. to wszystko, co idzie w kontrze do naszego planowania tego właśnie reżimu, konkretnych rutyn, grafiku. Uciecała. I myślę, że w dzisiejszym świecie właśnie w naszym pędzie i, i tej strukturze i celach i osiąganiu, to to takie pozwolenie sobie na robienie rzeczy, które są takie bez sensu, mhm. bez, bez konkretnej choreografii, które działają tylko wtedy, jeżeli wsłuchasz się w swoje różne zmysły, bo słyszysz muzykę i właśnie podążasz za tym, mhm. e, wykonując jakieś ruchy ciałem, no to to jest coś, do czego mi się wydaje, że my będziemy coraz bardziej wracać i widzi się taki trend tak. i to jest wspaniałe. Ja na przykład tańczyłam całe swoje życie, ja kocham tańczyć, wiesz, jakby od dziecka wszystkie możliwe Jakieś grupy taneczne, nawet zawody, nie zawody, po prostu występy. I mhm. też chodziłam, pamiętam, na, na dance hall, który powiedzmy, że jest gdzieś tam blisko tego Dance no. I, I też pamiętam, jak patrzyłam na siebie, czułam się jak taki patyk. Że sobie, czemu jestem jakaś taka drewniana? Przecież ja myślałam, że ja umiem tańczyć, a w tym konkretnym tańcu <laughs> mówię mhm. tak, nie wiem, co się z tego niezręcznego a, tak, w tak, moich ruchach. Takie coś, że takie rzeczy jak tanie z brzucha czy te y, wszystkie pole dancey to jest naprawdę dla nas niezłe. To jest no, naprawdę dla nas Ale niezłe. ja wiem, że ty lubisz coś, co nie jest wcale kobieco intuicyjne, bo chodzisz na crossfit. Tak, ale crossfit indywidualny, nie, nie ten taki bardzo powiedzmy sobie konkurujący, mm -hmm. bo ja, ja nigdy nie, nie chodzę. na tych zajęciach, ale tak, tam jest taki, taka atmosfera, kto, kto da więcej, że tak powiem, często? Tak, okay. tak, tak, tak. To jest jakby chyba w Pewnym sensie ideą crossfitu mm -hmm. zespołowego, grupowego. Ja chodzę zawsze na indywidualne, można to nazwać crossfitem, można tego nie nazywać crossfitem, bo można to nazwać po prostu takimi ćwiczeniami siłowymi. Training funkcjonalny ja bardzo wierzę nie? w ćwiczenia siłowe, załóżcie chodziłam na siłownie i lubię je, versus wszelkiego rodzaju, właśnie fitnessy, dlatego że na moje ciało ewidentnie ono lepiej ono lepiej funkcjonuje. Bardzo wierzę w trening indywidualny, dlatego że jeżeli jesteś yy, yy, sparowana z dobrym trenerem, czy z dobrą trenerką, i to jest osoba, która jest profesjonalna, to ona widzi i na przykład mówi, "OK, w twoim wypadku trzeba trochę więcej postawić na to, a, ta, a te części ciała ci się łatwo budują. Tak? I, i, I też jakby ten trening indywidualny uważam, że jest super beneficial. Ja też lubię tak właśnie działać tam, gdzie mam największą efektywność. Trochę tak właśnie biohackersko, o czym mówi wiele osób właśnie z tego świata, czy Tim Ferris, czy ten Dave Asprey, których ja obu w sumie, coś tam od nich sobie wybieram, chociaż też nie wszystko, bo właśnie takie hakowanie swojego organizmu, że w jak najkrótszym czasie mogę jak najfajniejszy efekt danych rzeczy. No e bardzo chodne nasze czasy, no my tak, chcemy mieć te wszystkie tak, instant tak. różne da. wiesz... Sprawdzone sposoby, żeby jak, naj, jak najmniej włożyć w to może... Może nie właśnie to chyba nawet nie chodzi o to żeby jak najmniej wysiłku, bo nie wiem, gdzie ja to słyszałam, to mhm. może od ciebie, że albo w jakimś wywiadzie, że jeden z, któryś z tego typu panów mhm. mówił, że ludzie źle ćwiczą, bo jesteś w stanie przez kilka minut, czy nawet nie wiem, typu właśnie siedmiominutowy workout, który jest turbo intensywny, tak. nie że siedmiominutowe tak. rozciąganko Yoga Flow. To. Ale on jest turbointensywny i może dać Ci taki sam efekt jak 45 minut jakiegoś takiego dokładnie. powolniejszego działania na siłowni. Bardzo no? fajnym protipem jest używanie aplikacji, którą zresztą stworzył Johnson Johnson gdzieś tam globalnie, która się nazywa właśnie 7-Minute Workout. To jest kompletnie darmowa i tam masz całą bandę przeróżnego rodzaju treningów yy, yy, właśnie 7 siedmiominutowych, tam od 7 chyba do 11 i to jest coś takiego, co jak mi ktoś powie, nie ćwiczę, bo nie mam czasu, to zabijam śmiechem, dlatego że to jest wszystko kwestia ustawienia na to priorytetów. Bo ktoś się mnie pyta, jak to jest, że ty tak możesz dużo czytać? Ustawiam tam priorytet. Po prostu czytanie jest dla mnie ważne, nie? a inne rzeczy nie są. A na przykład y, duża dba, duże dbanie o cerę nie jest moim priorytetem. Nie jest. Nigdy nie było, nigdy nie będzie, więc mówię... Y, 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 Wspominam, właśnie, wizytę u cudownej e, e, kobitki, która mi zrobiła i badanie skóry. I ona powiedziała: okej, okay, widzę, że ty nie lubisz za dużo kombinować przybuzi. To ci damy bardzo skuteczną, bo zbudowaną pod ciebie i dokładnie Twoje potrzeby, ale prostą pielęgnację to będą trzy produkty. Ja powiedziałam: Mogę to łyknąć, nie? bo tu nie jest mój priorytet. Ale z drugiej strony chcę, żeby to było OK. E, i, I myślę, że to jest też takie, co, to, takie coś, że, nie, że porażka wszystkich. Mamy już taki moment, że prawdopodobnie połowa z nas już porzuciła po styczniu, po początku roku swoje postanowienia noworoczne, więc warto sobie teraz na przykład zrobić refleksję, przesiać, powiedzieć te dwa, wydaje mi się, że dały mi jakiś efekt, też je porzuciłam, ale może do tych dwóch wrócę, a resztę oleję teraz. To jest bardzo ważne. A jeszcze chciałam powiedzieć a propos tego, właśnie wrócić trochę do tego, że my jesteśmy w bardzo, że my jesteśmy, w, mamy dużo podobnych zajawek, ale jesteśmy w bardzo różnych momentach życia. I to powiem tak, że z perspektywy mojego wieku, mogę powiedzieć, że jak się zacznie coś robić w Twoim wieku, jest się beneficjentką w moim wieku. I to jest ultra istotne. Inwestycja. Tak, że to naprawdę jest fajna inwestycja. Dlatego, że, yy, mm, można sobie bardzo dużo krzywdy robić między 20 a 30, powiedzmy, bo jej nie widać. Real, realnie jej nie widać. Natomiast i można też nic zupełnie nie robić i też tego bardzo długo nie widać. tak? Niektórzy są z nas zresztą mają, są giftet czy mają dobre geny w danym obszarze i tego bardzo długo nie widać. Natomiast właśnie, kiedy się wchodzi w taki 45, 50. rok życia, to wtedy to widać i jest ogromna różnica między tym, jak wygląda kobieta 50-letnia, bo. Mniej więcej 25, mm -hmm. wszystkie wyglądają dość podobnie. Nie? Można być, oczywiście, no, nie mówimy o skrajnościach pod tytułem, jest ktoś bardzo otyły albo ktoś jest anorektyczny, ale średnio wygląda się dość podobnie, w takim sensie, że jednak ten organizm jest cały czas rozbuchany w sposób bardzo naturalny. Nie? Ale po 45 roku życia jest trochę tak, że tak wyglądasz, ile włożyłaś. I nie wszystko się da nadrobić. Nie? Jeżeli się zrobiło bardzo dużo syfu dla siebie, to po prostu to widać. I teraz mamy laski, które mają 60-65 i wyglądają po prostu rewelacyjnie. Byłem widziałaś taką, taką panią wczoraj na Instagramie, i to była moje... jakaś olśniewająca. Olśniewająca, i to jest laska, która jest naturalna. Tam nie ma nawrzucanego przysłowiowego botoksu. I to widać. I na przykład w tym wieku też nie jesteś w stanie kasą tego nadrobić za bardzo. Dlatego że właśnie. Wiem, jak to może kończyć. Tak. Więc właśnie, jeżeli masz pieniądze i chodzisz do kosmetyczki, która wie, że masz pieniądze, i, i też jakby namawia cię na te wszystkie drogie rzeczy, to można mieć oczywiście te wszystkie nici, botoksy i tak dalej. Na to się wygląda bardzo źle. Mało tego, w pewnym momencie, jak chcesz utrzymać owal twarzy, to też mi powiedziała ta um, fajna kobitka, o której byłam. Że w pewnym momencie nadajesz rysom twarz, twarzy rysy męskie, mm. bo wtedy inwestujesz w to, żeby ten owal twarzy utrzymać i wtedy ta szczęka się robi kwadratowa i zaczyna mm, wyglądać trochę po męsku. A można robić na przykład y, całą masę rzeczy, będąc już w twoim wieku i one wtedy super fajnie procentują. tak? Więc warto się ogarnąć jak najwcześniej i tak mój Jeżeli masz 30 lat i nie widzisz yy, jakby sensu tego, żeby rzucić palenie, to będziesz widziała ten sens za 15 lat i wtedy też będziesz żyła. Tutaj mówimy stop, bo moja rozmowa z Jowitą Michalską została podzielona na dwie części, abyście mogli dawkować sobie tę energetyczną dyskusję. Słyszymy się za tydzień. Dziękuję za wysłuchanie serii Na Dwa Głosy. Zapraszam do rozmowy w komentarzach na Spotify, na YouTubie i moim Instagramie Karolina Sobańska, gdzie czeka na Was jeszcze więcej ciekawych treści. Do usłyszenia za tydzień.